Cześć. Dzisiaj, jak co miesiąc, przeanalizujemy sobie dane z fotowoltaiki. Przede wszystkim weźmiemy pod uwagę kwiecień, który się skończył. No i przejdźmy sobie w tej chwili do Excela. Dla przypomnienia tylko powiem, że badamy w sumie trzy miejsca, w których mam założone instalacje, które jestem w stanie monitorować. I od początku roku tutaj mamy uzyski. Oczywiście możemy sobie zerknąć też na rok poprzedni, ale przejdźmy do tematu. Kwiecień tego roku instalacja 15,9 kW w piku i tutaj mamy uzysk 1554 kWh do kWp, to jest 97,74, czyli w porównaniu z marcem jest dosyć znaczna poprawa. Instalacja 4,4 kW w piku. To są panele polikrystaliczne. I tutaj mamy 429 wyprodukowanych. KWH do KWP jest 97,5. I sumarycznie na tej instalacji wyprodukowane mamy 1983, bo te instalacje są na jednym obiekcie. I pobrane z Tauronu mamy 787, oddane 1525, czyli autokonsumpcji mamy 458. No i to już jest jak gdyby nasz czysty zysk, ta autokonsumpcja. Bo wiadomo, że to jest energia, która była zapotrzebowana i nie musieliśmy jej kupić, więc ona w ogóle nie poszła do sieci tak naprawdę. Czyli możemy ją przemnożyć sobie przez stawkę, która obowiązywała w danym okresie i to jest nasz zysk z złotówkach. Instalacja na moim budynku, w którym mieszkam, to jest instalacja 3,8 kW w piku i w kwietniu wyprodukowałem 306 kW. KWH do KWP jest 80, więc dużo mniej jak na tamtej instalacji. Kąt nachylenia jest mniej więcej ten sam, natomiast u mnie na budynku na dachu występuje po pierwsze taka facjatka, po drugie komin, który od pewnej godziny przysłania jeden z paneli. O ile te panele, które są jak gdyby niewykorzystane po południu przez tą facjatkę, to one są tak naprawdę na oddzielnym stringu, więc nie mają żadnego wpływu na produkcję, no o tyle ten jeden panel, który cień jest rzucany przez komin, no powoduje, że cała instalacja pracuje dużo mniejszą mocą. I co tu widzimy? Pobrane 613, oddane 196 i tej autokonsumpcji tutaj mamy 110. Instalacja u moich rodziców. Panele nowe, 4,5 kW w piku, 467 produkcji. I KWH do KWP 103,78. Czyli widzicie, że tutaj dosyć odbiega to na przykład od mojej instalacji. No ale też jak gdyby troszeczkę od instalacji które tutaj prezentowałem. Oczywiście oprócz tej instalacji, którą ostatnio teraz pokazywałem, te wszystkie instalacje to są na panelach używanych. Film do opłacalności instalacji tych paneli zamieszczam w prawym górnym rogu. Szybko rzućmy sobie okiem tylko na rok 2022, jak wyglądał kwiecień. Tu mamy 414 KWH do KWP 94, czyli tutaj było gorsze. Tutaj również było gorsze. Natomiast jeśli chodzi o moich rodziców, no to też było gorzej rok temu, jeśli bierzemy pod uwagę parametr KWH do KWP. Tak więc to tyle słowem podsumowania. Teraz, moi drodzy, przejdziemy sobie do Tauronu i chciałbym zapytać osoby, które być może bardziej się na tym znają, bo pewnie wszyscy, którzy są zainteresowani fotowoltaiką, śledzą ten temat.
Mam na myśli bilansowanie. W jaki sposób to jest rozliczane? Bo pewnych rzeczy tutaj nie rozumiem, odczytując te wykresy. I o ile widzę, ile sobie pobrałem, ile oddałem do sieci, to jak gdyby jest to zrozumiałe. Natomiast jeżeli to bilansowanie faktycznie powinno być, to dlaczego w momencie, kiedy oddałem 27 kW, w tym samym czasie pobrałem również 14. Myślałem, że to jest taka wartość uśredniona, rozbita na, nie wiem, na godziny i w tych godzinach poszczególne minuty inaczej się prezentowały. Dlatego pobrałem sobie plik szczegółowy. Tutaj mamy pobierz dane. Natomiast otwierając sobie tego Excela, no prezentuje się to tak i te ciemniejsze punkty to jest oczywiście statystyka godzinowa. Te ciemniejsze punkty to są punkty, w których zazębiamy się z energią oddaną i pobraną. Mam świadomość tego, że na jednej fazie mogę oddawać, na drugiej pobierać, no ale właśnie na tym chyba powinno polegać to bilansowanie, które miało już być wprowadzone. Przesuwając sobie ten wykres, możemy obserwować te dane i tak godzinowo widać, że tu tego bilansowania już nie ma, bo jeżeli mamy pobrane kilowaty, no to nie powinno być nic oddane. I to mnie zastanawia, w jaki sposób to bilansowanie w ogóle funkcjonuje. Czy to dopiero Tauron później rozlicza? Jeżeli macie jakąś wiedzę na ten temat, to będę wdzięczny za komentarze. Myślę, że to nie tylko moja głowa jest tym zaprzątnięta, bo przecież w moim przypadku, jeżeli instalacja jest blisko 20 kW, no to płacę tej prowizji 30%. W momencie, kiedy to bilansowanie faktycznie jest wymuszone prawem, no to nie powinno być takich sytuacji, gdzie mam energię pobraną i oddaną w tym samym czasie. Także to tyle. Dzięki za komentarze, dziękuję za uwagę i pozdrawiam wszystkich. Cześć.